ze względów technicznych i organizacyjnych informujemy Państwa, że tłumacze języka migowego mają być dostępni tu po lewej stronie sali. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś tak się z dyskusji chciałby zabrać głos, tłumacze języka migowego są dostępni i mogą wówczas przekazać Państwa wypowiedź, jeżeli Państwo mają problemy z mówieniem. I proponowałbym również, żeby ze względów organizacyjnych, żeby głosy w dyskusji ograniczały się do 3 minut, po to, żeby Państwu ułatwić takie krótkie wystąpienia. Mamy tutaj taki ekran z cyferkami, które będą pokazywały upływ czasu, a jednocześnie po 3 minutach włączy się dyskretny sygnał dźwiękowy, który przypomni, że 3 minuty minęły. Także prosimy o ograniczanie się w swoich wypowiedziach do tych 3 minut. Proponujemy, żeby na koniec naszej dyskusji przed godziną 3 osoby, które uczestniczyły w tej części wprowadzającej, mogły się odnieść do dyskusji, mogły skomentować tę dyskusję ze swojego punktu widzenia, ale też prosiłbym również o bardzo wówczas dużą zwięzłość wypowiedzi. A mam nadzieję, że jeżeli Państwo będziecie trzymali się tego reżimu czasowego 3 minut, to wszyscy zdążą zabrać głos, którzy będą mieli chętni, a nawet ci, którzy mają ochotę, będą mogli i 2 razy, i więcej zabrać głos, ale jednak w tych sekwencjach 3-minutowych. Bardzo prosiłbym o również przy zgłaszaniu się do dyskusji o podnoszenie ręki do góry. Panie z tyłu stoją z mikrofonami i będą Państwu przynosiły mikrofon lub Państwo, którzy będą chcieli skorzystać z pomocy tłumacza migowego, również tłumacze są dostępni po lewej stronie sali. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać pierwszy po kolei, to może tak, najpierw Pani, bardzo proszę, tutaj z tej strony. I prosiłbym również o przedstawianie się z tego względu, że rozmowa nasza jest transmitowana w internecie, a poza tym po tym spotkaniu tradycyjnie, jak zawsze, będziemy sporządzali stenogram dostępny na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Bardzo proszę. Eunika Lech, Towarzystwo Osób Niesłyszących TON, Fundacja TON. Chciałabym powiedzieć jako ktoś, kto pracuje z głuchymi i żyje z nimi na co dzień. Ja jestem przede wszystkim praktykiem. Trochę się mam za Wałęsę w tym środowisku. Chciałabym powiedzieć, drodzy Państwo, jedną ważną kwestię. Nie ma 2 języków migowych stricte. Jest polski język migowy, który wymaga tłumaczenia, wymaga tłumacza w telewizji, a system znakowo-językowy to są znaki pokazywane w czystym języku polskim. Jeżeli ktoś rozumie SJM, czyli system znakowo-językowy, to doskonale czyta. I napisy są w tym momencie wystarczające. Najważniejszy jest tłumacz polskiego języka migowego w telewizji. Drugi postulat, mówię tutaj chyba za wszystkie osoby niesłyszące, to prośba. Te 10%, które będziecie Państwo zobligowani dla niepełnosprawnych zrobić, niech nie będą w nocy. Chcemy, żeby głusi mieli, wszyscy niepełnosprawni, programy nie tylko w momentach, kiedy trzeba się kłaść spać. Apel również z mojej strony jest olbrzymi o kampanie społeczne i reklamy społeczne. O tym dzisiaj nie mówiliśmy nic, a jest to istota bardzo ważna, dlatego że przygotowuje społeczeństwo na inność, tak? Oswaja troszeczkę z niepełnosprawnością, a niepełnosprawni to są przecież jedni z nas i uważam, że z szacunkiem dla nich również trzeba się wyrażać. No a trzecią taką moją sugestią jest też fakt, że nigdy nie zapominamy, że tłumacz, ja też się mam za tłumacza, przede wszystkim za tłumacza, nie za prezesa fundacji, to służba. My mamy służyć osobom niesłyszącym. Nie głusi są dla nas, tylko my dla niesłyszących. Dlatego nasza służba wcale nie jest droga. Wiem, że przedział 50 zł do 150 zł za godzinę tłumaczenia to jest maks. I nie jest to naprawdę jakaś kwota, która nie starczyłaby na to, na budżet, którym dysponują poszczególne telewizje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, może z tej strony w takim razie pani, tak? Będziemy tak przemiennie, proszę Państwa. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Izabela Kinstler.
i zajmuję się dostępnością szeroko rozumianą od zawsze. Od pierwszego filmu z napisami nadawanego w telewizji publicznej, który wtedy zapowiadałam i robiłam własnoręcznie, konsultując z panem profesorem Szczepankowskim, któremu bardzo dziękuję za wieloletnią współpracę z napisami telewizji publicznej. Ale telewizja publiczna dla mnie to już przeszłość, niestety. Dla telewizji oczywiście. Natomiast moje propozycje dla państwa. Pojawił się wątek kształcenia kadr. Otóż chciałam państwu powiedzieć, że kadry się kształcą. Kształcą się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest to już trzeci rok. Przez trzecie kolejne pokolenie autorów, przyszłych autorów audiodeskrypcji i osób uczących się robienia napisów dla niesłyszących wychodzą z SWPS-u. Tak samo niestety musiała wyjść już Agnieszka Szarkowska, która taką samą działalność prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim. Zatem kadry się kształcą, no i tylko czekają na odpowiednie zlecenia. No, zlecenia takie, które będą rzeczywiście w pełni wykorzystywały ich umiejętności, czyli napisy powinny być no, takie jak w telewizji publicznej, takie jak w telewizji Polsat, która nie jest tutaj reprezentowana, czyli rzeczywiście kolorowe, z opisami dźwięków, nie takie jak w telewizji TVN, która sobie zaliczyła do napisów dla niesłyszących napisy ogólne. Bez opisu dźwięków, bez kolorów, zwyczajne napisy, zwykłe tłumaczenie. Tak samo telewizja Polsat zaliczyła sobie do audiodeskrypcji, jak się dowiedziałam, transmisje sportowe, które są relacją i nie jest to absolutnie audiodeskrypcja. Natomiast no, za wszystkie inne telewizje trzymam kciuki oczywiście, żeby audiodeskrypcji było jak najwięcej. Jeszcze jedna moja propozycja, jeśli chodzi o uszczegółowienie ustawy i wnioski, nie tylko godziny emisji, nie tylko gatunki, bo oczywiście rozmowa na tle Czarnej Kotary prowadzona przez panią prezenterkę nie jest programem, który wymaga audiodeskrypcji, na pewno, ale należałoby też zwrócić uwagę na to, jaki procent powtórek powinien być zaliczany do tych procentów, bo telewizja publiczna oczywiście ma ogromny dorobek swoich napisów i dzięki temu może teraz w TVP seriale, w TVP historia te procenty sobie liczyć. A to są filmy robione w ciągu 18 lat, nie 10, tylko 18 lat, 18 lat temu pierwsze napisy zostały zrobione. A więc również procent powtórek. I jeszcze moja propozycja, jeśli chodzi zwłaszcza o audiodeskrypcję, która jest no jednak droższą techniką i w ogóle droższa jest z punktu widzenia autorskiego prawa. Koniec czasu. Proszę państwa, otóż telewizje mogłyby się wymieniać audiodeskrypcjami. Jeśli zrobi audiodeskrypcję ktoś dla kanału Plus, to ten wygrany, pochwalę się, że ja go osobiście napisałam, ten tekst, ten wygrany mógłby być nadany w telewizji polskiej publicznej, gdyby prawa autorskie były jakoś już uregulowane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan po kolei. Dzień dobry państwu, Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni. Pan prezes brałbym uprzejmy wspomnieć, a właściwie nie wspomnieć w swojej prezentacji o telewizji bez barier, którą wspólnie stworzyliśmy. Jako organizacja pozarządowa zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. Wspomniał pan prezes również o tym, że jest brak środków na audiodeskrypcję, na napisy. My jako organizacja pozarządowa wspólnie z kilkoma jeszcze obecnymi tutaj organizacjami wyszliśmy naprzeciw telewizji z propozycją współpracy. Niestety, ale okazało się panie prezesie, że telewizji bez barier nie można było zaliczyć do sukcesów prezentowanych tutaj. Odbiliśmy się o mur obojętności, niestety. Wspomniał pan również o zaproszeniu na stronę internetową na tvp.pl. Chcę powiedzieć, że strona internetowa Telewizji Polskiej jest zupełnie niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Nawet jeśli znajdują się na niej treści z tłumaczeniem filmów, przeznaczone dla osób na przykład niedowidzących czy niewidomych, osoba korzystająca z programu czytającego, a z takich programów czytają osoby niewidome, po prostu nie dotrze do tych informacji, nawet jeśli one są tam zamieszczone. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Z tej strony ktoś jest? Tak, bardzo proszę, tam pani z tyłu w czerwonym ubranku. Nie, szef. Małgorzata Pacholec, Polski Związek Niewidomych. Ja chciałabym zwrócić też uwagę na taki fakt, nie wiem, czy wszyscy mają świadomość tego, że że filmy zagraniczne są dla środowiska osób niesłyszących lepsze do oglądania, ponieważ mają napisy tak jak dla widzących. Natomiast dla niewidomych filmy z lektorem zagraniczne, które jeszcze, prawda, nie mają audiodeskrypcji, tak naprawdę są dla nas zupełnie niedostępne. Tak więc niewidomi, jeśli oglądają telewizję, a oczywiście, że oglądają, to skupiają się głównie na serialach i informacyjnych programach, które są w języku polskim i polskie. Natomiast cała twórczość obcojęzyczna jest dla nas praktycznie niedostępna. Nie wiemy, kto mówi, nawet trudno jest czasami zorientować się, czy to lektor czyta głos, prawda, tłumaczy głos kobiecy, czy męski, bo jest to jeszcze muzyka, jest to zagłuszane. Tak więc rzeczywiście to są takie dwa światy, a jak sobie popatrzymy, ile jest jednak tej obcej produkcji, no to widać, z ilu procentów, prawda, tej propozycji telewizyjnej jesteśmy wyłączeni. Chciałam powiedzieć, że ja akurat bardzo mało oglądam telewizję z powodu tego, że może na szczęście, że mam pracę i po prostu tego czasu jest mniej, ale rzeczywiście ostatnio miałam taki przypadek, że miałam złamaną nogę i musiałam więcej czasu spędzić w domu, przymusowo przykuta, a więc telewizja. I sobie uświadomiłam, że rzeczywiście będzie chyba wielki problem, kiedy w 2013 roku wszyscy przejdziemy telewizja przejdzie na tą formułę cyfrową, ponieważ rzeczywiście to wymaga, no właśnie, to jest koszt, to jest po prostu koszt. Koszt urządzeń, na które nie będzie stać wiele osób, a szczególnie myślę, że tych środowisk osób niepełnosprawnych. Druga rzecz, że rzeczywiście, no słuchajcie, jeżeli tam jest 500 programów, mam w tej chwili taki dekoder, no po prostu jest to niedostępne. Ja nie pamiętam, czy to, co chcę obejrzeć, jest na 485, czy na 358, prawda? Jest to tak trudne, więc tak naprawdę to chciałam rzucić ten pilot i dziękuję, nie chcę oglądać już telewizji. Może jeszcze jest chwilę czasu, warto się tym zastanowić, dlatego że myślę, że większość niepełnosprawnych nie zdaje sobie sprawy, jak zmieni się ta rzeczywistość za kawałek i rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Plura tutaj był w pierwszym rzędzie, a zaczynamy od pierwszych rzędu. Bardzo proszę tutaj. I potem posuwamy. Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nie chciałbym absolutnie zmieniać formuły tej debaty, ale z drugiej strony chciałbym także stworzyć pewną szansę panu prezesowi Braunowi na uzupełnienie wcześniejszej wypowiedzi, bo jak mam nadzieję, no zabrakło pewnego ważnego uzupełnienia. Panie prezesie, pan odniósł się do informacji, którą przedstawił pan prezes Piotr Pawłowski o jedynym już istniejącym programie telewizyjnym dedykowanym osobom niepełnosprawnym, który emitowany jest o zupełnie niedostępnej godzinie. Ja cieszę się, że pana obowiązkowość pozwoliła na stwierdzenie, że pan sprawdzi tą informację. To oczywiście ważne, ale myślę, że jest jeszcze czas na dopowiedzenie, co chciałby pan po sprawdzeniu tej informacji z tym faktem zrobić. Proszę nie brać mojej wypowiedzi jako wyrazu impertynencji. Niestety ostatnich kilka lat, kilka przykrych doświadczeń w obszarze działania programowego Telewizji Polskiej, który odnosi się do programów dedykowanych osobom niepełnosprawnym, może utwierdzić stu obecnych, każdego, że no, nie ma woli zmiany tego systemu. Jeżeli argumentem, który padł w kontekście tej wypowiedzi, jest kwestia finansowa, bardzo ważna,
jedynym argumentem, który odniósł się pan jakby również do kwestii programów dedykowanych osobom niepełnosprawnym, to ja zachęcam pana do działania, które uwolniłoby telewizję od tego ciężaru. To szkoda publicznych pieniędzy na program dedykowany grupie osób i emitowany o porze dla niej niedostępnej. Ja mam świadomość, że każdy odcinek tego programu kosztuje około 25 tysięcy złotych. Mam też świadomość, że podobne programy pojawiające się w innych telewizjach, przynajmniej o podobnym znaczeniu dla środowiska osób niepełnosprawnych, są produkowane za połowę tej kwoty. I na pewno kwestie finansowe mają tu duże znaczenie. Ale szukając też pozytywów w obszarze działalności telewizji publicznej, przy produkcji, przy emisji programów środowiskowych, tych, które pokazują osobom niepełnosprawnym, jak żyć aktywniej i pokazują osobom z naszego otoczenia, jak skutecznie pomagać w tej aktywności. W tym obszarze mamy tradycje też dobre, zwłaszcza w kilku regionalnych ośrodkach. Od wielu lat na różne sposoby tego typu emisje i tego typu program utrzymuje ośrodek szczeciński. Również z tego, co wiem, niedługo ośrodek warszawski, mazowiecki będzie podejmował przygotowania i skuteczną, mam nadzieję, emisję programu dedykowanego osobom niepełnosprawnym. Ale są też w tej samej przecież materii finansowo-organizacyjnej takie regionalne ośrodki, które skutecznie przed tym tematem bronią się, nie poszukują tych rozwiązań, które jak się okazuje są innym dostępne i do takich na pewno należy choćby mi terytorialnie najbliższy ośrodek TVP w Katowicach. Chciałbym także usłyszeć o tym, jak telewizja polska publiczna przygotowana jest, jaki ma pomysł wykorzystania takiej społecznej edukacji o niepełnosprawności zbliżającej się paraolimpiady. To ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków. Dziękuję. Bardzo dziękuję.